Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dobry, tu Adler. Karnety na nowy sezon już są. Właśnie na stronę bilety.ksruch.com. Nie zawiedźcie mnie. Dzień dobry, cześć i czołem. Pora na kolejną rozmowę z nowym zawodnikiem Ruchu, którą przeprowadzimy w Kamieniu, gdzie drużyna Ruchu przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu, a naszym gościem jest dzisiaj Kasper Michalski. Cześć Kasper. Cześć, witam wszystkich. No i od razu jedziemy z grubej rury na początku. Jak zareagowałeś na telefon z Ruchu Chorzów? Jak mam być szczery, to na pewno bardzo się ucieszyłem, ze względu na to, że Ruch to jest duża marka, duży klub, wszyscy obserwują, wszyscy obserwują gdzieś ten klub, jest mnóstwo kibiców, więc tylko się cieszyć z takich telefonów. Skończył ci się kontrakt w Górniku Zabrze, trafiasz do Ruchu. Wiadomo, relacje kibiców obu tych klubów, mówiąc delikatnie, są napięte. Spotkały cię jakieś uszczypliwości w związku z tą zmianą barw? Może gdzieś tam delikatnie po tej informacji. Kilka wiadomości na pewno nieprzyjemnych dostałem, ale gdzieś tutaj zostałem bardzo dobrze przyjęty i to mnie najbardziej cieszy. Czy oprócz Ruchu miałeś jeszcze inne propozycje? Jeśli tak, to dlaczego akurat padło na Ruch? Tak, były też inne propozycje, ale wybrałem Ruch ze względu na to, jak to wszystko wygląda, jakie jest zamieszanie, że tak powiem, wokół tego klubu i no i przede wszystkim ci kibice, bo oni tutaj robią na pewno ogromną robotę. Te pierwsze tygodnie w Ruchu jak przebiegają? Poznajesz klub od środka, poznajesz drużynę, coś szczególnie rzuciło ci się w oczy, coś szczególnie zwróciłeś uwagę? Tak, myślę, że szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak chłopcy zareagowali na moje przyjście, a nie tylko moje, bo też innych nowych zawodników. To jest naprawdę zgrana paczka, którą i przyjęcie miałem takie do drużyny, gdzie jeszcze wydaje mi się, że gdzieś się adaptacja w tym klubie przebiegła bardzo dobrze i aż tak dobrze nie wchodziło mi się chyba do żadnego zespołu. Z kim łapałeś najszybciej kontakt? Kto cię wprowadzał do szatni? Najlepszy kontakt z osobą, której wcześniej nie znałem, to chyba Przemek Szur, z którym jestem w pokoju. Dlatego może tak, ale też gdzieś spotykamy się z innymi chłopakami i też rozmawiamy, też gdzieś się poznajemy. Ostatni sezon mieliśmy okazję nawet cię oglądać w meczach przeciwko Ruchowi, bo reprezentowałeś Wigry Suwałki. Patrząc na liczby, jakie powiedzmy wykręciłeś w tym sezonie minionym w drugiej lidze, to chyba był to udany dla ciebie sezon indywidualnie. Jak ty to oceniasz? Tak, też tak uważam. Wydaje mi się, że pod względem właśnie statystyk to był jeden z moich lepszych sezonów, bo też doszła ważna dla mnie bramka z Legią Warszawa w Pucharze Polski, więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że ten sezon zaliczam do udanych. A jakieś wspomnienie z meczów przeciwko Ruchowi z tego minionego sezonu? Na pewno wspomnienie z pierwszego meczu dość nieprzyjemne, kiedy tracimy bramkę w 90 bodajże 3 minucie, w każdym razie chwilę przed końcowym gwizdkiem i przegrywamy ten mecz. Pamiętam jak kibice szaleli, wtedy mi nie było do śmiechu, ale mam nadzieję, że w tym sezonie już będę tylko odczuwał pozytywne jakby reakcje w stosunku do co do takich incydentów. Dla ciebie indywidualnie sezon był udany, dla Wigier chyba mniej, bo cel był chyba jednak powalczyć o awans do pierwszej ligi. Nie udało się, bo Wigry w barażach odpadły, a na dodatek ta informacja sprzed kilku dni, że Wigry wycofały się z rozgrywek Eliminator drugiej ligi, jest żal? Znaczy, wydaje mi się, że celem to bardziej były baraże dla tego klubu, ze względu na to, że po rundzie jesiennej zajmowaliśmy 9 miejsce, a skończyliśmy na 4, więc
Więc wydaje mi się, że gdzieś ten cel został osiągnięty, a awans to było gdzieś tam, no bardziej właśnie marzenie, które gdzieś tam było do spełnienia, bo myślę, że byliśmy dobrze zgraną drużyną i fajnie gdzieś te wyniki wyglądały, no ale potyczka z Lublinem nie pozwoliła nam przejść dalej. Czy jest żal w tobie, no bo jednak rok tam spędziłeś, już przed chwilą tam grałeś, a tutaj drużyna właściwie, no klub właściwie no wycofuje się z rozgrywek i zaczyna gdzieś tam w dolnych klasach, tak się to skończyło. Jak ja tam byłem, to gdzieś dobrze prosperowało, więc bardzo szkoda tego klubu, no bo gdzieś tam wiadomo, że im kibicuję, rozstaliśmy się w dobrej atmosferze i gdzieś jest to taki mega rodzinny klub, który bardzo się zżywa ze sobą, gdzieś tam ci wszyscy pracownicy pracują tam od lat i wiadomo, szkoda wszystkich, którzy tam zostali, ale może to był dobry krok, może to była dobra decyzja i mam nadzieję, że Wigry się odbudują i jeszcze wrócą na salony. Masz już za sobą pierwszy występ w Barwach Ruchu w sparingu z Odrą. Jak widzisz potencjał drużyny, do której wchodzisz? Wydaje mi się, że potencjał jest dość spory, bo graliśmy z drużyną, która była w barażach, która walczyła o naprawdę wysokie cele w tamtym roku, a wygraliśmy to spotkanie 3-0. Może to nie jest jakiś... jakby to nie na tej podstawie powinniśmy oceniać, aczkolwiek patrząc na statystyki czy na to, jak po prostu na nagraniu, potem jak sobie oglądałem, wyglądała drużyna, wydaje mi się, że to dość dobry prognostyk do tego, aby gdzieś tam się uśmiechnąć, ale wiadomo, że trzeba pracować dalej, żeby pnąć się w górę i w lidze wyglądać jak najlepiej. Trener Skrobacz preferuje pewne ustawienie, pewien system gry, który się sprawdził w poprzednim sezonie w Ruchu. Gdyby to od Ciebie zależało, to prawy obrońca, prawy pomocnik, gdzie się lepiej czujesz? Nie, wydaje mi się, że wahadło to jest gdzieś tam... Tam po prostu najlepiej się czuję ze względu na to, że i mogę być z przodu i gdzieś tam pomagać w defensywie, a jednak prawy obrońca musi bardziej skupiać się, tą podstawą musi być defensywa, a to co dam od siebie z przodu to już tylko i wyłącznie na plus, a gdzieś tam lubię uczestniczyć w tych akcjach ofensywnych. Czyli idealnie po środku. Tak, wydaje mi się, że tak. Urodziłeś się w Kostrzynie nad Odrą. Tam też się wychowywałeś, czy to tylko... Nie. Tam się tylko urodziłeś? Nie. Chciałem zapytać, czy bywałeś na Woodstocku? Na Woodstock mam bardzo blisko. Pochodzę z miejscowości Motylewo. To jest bardzo mała wieś. I na Woodstock mam bardzo blisko, aczkolwiek nie są to do końca moje klimaty. Gdzieś tam może nawet czasami było słychać muzykę u mnie pod domem z Woodstocku, ale bywałem tam, ale maksymalnie na kilka godzin, tylko żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak chłopak z takiego właśnie małego Motylewa dostał się do Ekstraklasy? No, była to bardzo długa droga przez wiele klubów. Niektóre były tylko przystankami, ale mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Jestem wręcz tego pewien. A wydaje mi się, że gdzieś tam tą wyskocznią był turniej Danone Nations Cup, na który pojechałem i tam mnie kilka klubów wypatrzyło, które potem złożyły ofertę, żebym trafił do ich akademii. Wybrałem Pogoń Szczecin i potem przez kilka następnych klubów, w których już grałem w seniorach, trafiłem tutaj, gdzie jestem. To tam w Szczecinie odciśnięto na Tobie takie największe... Wydaje mi się, że tak, że gdzieś tam szlifowałem te swoje umiejętności właśnie tam, bo spędziłem tam 4 lata, 4 dobre lata w akademii, która jest jedną z topowych w Polsce, więc dużo też im zawdzięczam. Grałeś w Ekstraklasie, grałeś w drugiej lidze, rozgrywki pierwszej ligi są dla Ciebie pewną niewiadomą? Można tak powiedzieć, aczkolwiek też mam dużo znajomych, którzy grali w tej lidze, dużo obserwowałem i dużo oglądałem tej ligi, więc wiem, czego się spodziewać, ale dla mnie jest to pewnego rodzaju nowością. No i liczymy, że w tej nowości się odnajdziesz, tak jak cała nasza drużyna. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, życzymy Ci powodzenia w Barwach Ruchu. To wszystko z Kamienia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Również dziękuję.